Witam Was serdecznie w kolejnym tutorialu, w którym chciałbym pokazać Wam, jak osiągnąć efekt Fireballa. Po co ten liść? Nie mam pojęcia, ale fajnie wyglądał, więc go dodałem. Ale skupmy się może na tym, co ważne, czyli jak stworzyć iluzję ognistego czaru. Jest to bardzo proste. Przede wszystkim mamy tutaj parę zdjęć z Flippika. Bierzemy sobie pierwszą jakby warstwę energetyczną, która ma wytworzyć takie dodatkowe wrażenie pod tłem. Chciałbym, żeby ona wyciekała przez palce, w związku z tym musi być większa aniżeli ta przestrzeń pomiędzy. Dobra, klikamy Enter. No nie wygląda to za dobrze, w związku z tym automatycznie robimy sobie ekran. Jak widzicie, ekran już jest, efekt taki całkiem spoko. Natomiast nie podoba mi się to, że to wygląda jak jakiś ukwiał pomalowany na niebiesko. W związku z tym bierzemy sobie filtr, rozmycie promieniste i powiększamy. Klikamy tutaj powiększenie, powiedzmy, nie wiem, 39. Jest mniej więcej w centrum. Klikamy powiększenie i mamy takie niesamowite promienie. Wow, wow, wow. Dobra, trochę wyciekałem przez palce, trochę nie. Ale to jeszcze nie koniec. Klikamy Ctrl J, kiedy jesteśmy na tej warstwie, duplikujemy ją. No i no tak, mamy teraz dwie warstwy, efekt jest mocniejszy, ale nie o to chodzi. Klikamy Ctrl T, obracamy, powiększamy. Oj, mam takie trochę 3D lepsze, ale kolor mi się nie podoba. Nie jest dobrze, jeżeli cały czas będzie ten sam, więc klikam barwa nasycenie, klipuję maskę do tej drugiej maski efektu, no i zmieniam jej kolor, powiedzmy, w kierunku takiej oktarynki. No, wygląda to prawie jak czary z Terry'ego Pratchetta. Jest ok. To jest tylko tło, w związku z tym dłużej się tym nie zajmujemy. No, tutaj widzicie taką teksturkę, która tak naprawdę mogłoby jej nie być, ale nie zrobi nam wielkiej różnicy. Wrzucamy sobie, chodzi mi o te żyłki, które tutaj występują, te pęknięcia. Powiedzmy, niech to będzie rozjaśnianie. Klikamy maskę warstwy. Na tej masce warstwy, słuchajcie, gradientem, najlepiej kołowym, zaznaczonym odwróć. I powiedzmy o 95% od środka robimy coś takiego. Jak widzicie, cała ta fajna otoczka została wewnątrz. No, gdzieś tam jeszcze jest na zewnątrz, ale jak drugi raz to zrobimy, to już zniknie w 100% i zostanie tylko tutaj. Mogłoby tego nie być, ale dla szczegółów nie zostanie. No i bierzemy swojego Fireballa, wrzucamy go w ręce. Chciałbym, żeby był duży, żeby uciekał mu z tych dłoni, a nie żeby był tylko sobie takim małym jakoś tam. No, nie będę się wyrażał. No i uwaga, cała magia dzieje się, jak klikniemy ekran. I dla wielu byłby to już koniec tego Fireballa, już jest elo, super, no nie wiadomo co. Dla mnie jeszcze nie do końca. Fajnie by było, żeby ten Fireball uciekał przez palce, ale żeby był ograniczony, kiedy na niego patrzymy, ponieważ w tym momencie jest całkowicie na pierwszym planie. No i obraz jest płaski przez to wszystko, więc łapiemy wszystkie te nasze warstwy Fireballa, trzymając Shift, klikniemy sobie wszystkich i zaznaczamy, robimy z nich grupę. Grupa ma to do siebie, że można do niej dodać maskę warstwy, dodajemy maskę warstwy, naciskam B jak brush, pędzel, czarny, 100%, no i zdejmujemy te efekty z naszych palców. Jak je zdejmiemy z palców, to wytworzy się takie wrażenie, że ta kula jest jednak ograniczona w przestrzeni, nawet jakaś super magiczna. No tutaj od spodu nie będę, bo fajnie podszedł ten płomień pod palec jakimś cudem. Więc tutaj akurat nie będę się kopał z koniem i na obrzeżach możemy zostawić delikatną obwolutę, wrażenie wyciekania. Natomiast tam, gdzie uznajmy, że nie powinno być tego efektu, żeby pokazać oglądającemu granicę obrazu, który i tak no, jest abstrakcyjny całkowicie, to od nas zależy, co zrobimy, no zdejmujemy trochę tego efektu. Zaraz zobaczycie, o co mi konkretnie chodzi i dlaczego ja to w ogóle robię. Ale chodzi po prostu o jakieś takie wrażenie, lepsze perspektywy tego, co tu się dzieje. O, końcówki palców będą wyznaczały nam granice efektu. Dobra, delikatnie. Mało tego, efekt na obrzeżach w ogóle powinien być słabszy. Możemy to zrobić gradientem, ale skoro jesteśmy przy pędzlu, zróbmy sobie bardzo duży pędzel. Bardzo duży, powiedziałem, wiem, jakiegoś małego. No, 16% krycia. Przejedźmy się dookoła, nie musimy tutaj być jakoś specjalnie uważni. Dobra, nie podoba mi się to, że na tym palcu jest jednak
za dużo tego efektu. O, proszę bardzo. Jak on sobie może i wchodzi, ale jakoś tak delikatniej. O, tak. Niech on gniecie tą kulę. No jak widzicie, było tak, no i spoko, ktoś może powiedzieć, jest ok. Natomiast w tym momencie wydaje mi się, że ta kula jest ograniczona poprzez te ręce. A znowuż tutaj można by było sobie pojechać bardziej. O, niech mu wychodzi na paluch. Ten palec będzie najważniejszy, jest takim naszym wyznacznikiem całej akcji. Dobra, słuchajcie. Można by było już zamknąć ten temat i powiedzieć, dobra, mamy fireballa, jest spoko, jeszcze rzucimy sobie, nie wiem, trochę więcej kontrastu, o, krzywa S, w ogóle taki look normalnie filmowy. Nie, spoko, jak to chce. Natomiast jeżeli ktoś chce czegoś więcej, no to wypadałoby jeszcze ponad maską tła dodać kolor kryjący, powiedzmy 80-80-80. Całkowicie neutralny szary. Ten całkowicie neutralny szary, oczywiście sobie robimy Ctrl-I na jego masce, zamykamy go w całości, robimy rozjaśnianie i delikatnym pędzlem B, jak brush, rozjaśniamy. No, delikatnym, 100%. Niech będzie 17. Rozjaśniamy te elementy, które powinny ulec rozjaśnieniu, w związku z tym, że trzymamy w rękach kulę ognia. No, dosyć niesamowita sprawa, więc od góry, gdzie możemy, rozjaśniamy nasze paluchy. No tak, no ciężko, żeby tu był ciemny cień. O, są jasne cienie. Jezu. Rozjaśniamy. No i żeby też było odbicie, taki wiecie, doczyn B dla ubogich. No i żeby też było odbicie tego efektu, ponad wszystkim dodajemy krzywę, łapiemy za środeczek, trochę ściemniamy. Znowu dajemy Ctrl-I na masę warstwy, żeby ją odwrócić, B. No i delikatnie przyciemniamy dla równowagi tam, gdzie to światło nie pada. No i w tym momencie mamy lepszy kontrast w tych miejscach, w których byśmy chcieli. Będzie to wyglądało lepiej, realistyczniej, fajniej. Będzie wychodziło do nas z tego obrazu. A nie będzie takie płaskie. Dobra, łapiemy sobie te dwie warstwy, robimy z nich grupy i to jest tak. Bez cieniowania, z cieniowaniem. No, wydaje mi się, że jest dużo lepiej. Dobra, czyli mamy taki efekt bez cieniowania, tak jakby. Wydaje mi się, że to wszystko. Fireball, cieniowanko. Gra. No, jeszcze tutaj dodałem liścia. Trochę inne cieniowanie jakby użyłem, ale to na innego tutka. To jest takie najprostsze, nawet nie wiem, czy akurat w tym wypadku nie wyszło lepiej. Jeżeli ktoś chce sobie jeszcze dodać listka, Photoshop najnowszy zapewnił mi takie fajne narzędzie do zaznaczania, zabierając cały ten siermiężny urok walki z Photoshopem, jeżeli chodzi o wycięcie obiektu. Dobra, mamy liścia. O, coś mi się tutaj nie udało, jeżeli chodzi o gałązkę, ale w zasadzie to nie jest istotne. O, wtopmy tego liścia troszeczkę. Albo wiecie co? Pomnóż. Dobra, niech będzie pomnóż. Maskowarstwy. Przytnijmy go z jednej strony, żeby tam nie wystawał za bardzo. No, ale tutaj, gdzie mamy tą wywijkę, niech on będzie. Dobra, tu niech znika. Ciach, 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 ciach. Jest liść. Słuchajcie, to jest totalna abstrakcja, w związku z tym możecie tu zrobić kompletnie, co chcemy. No, powinienem jeszcze dodać cień, tak naprawdę, ale go nie złapałem. Nie wiem, czy mi się chce go robić. Powiedzmy, że zrobimy taki delikatny cień na pomnożeniu. Tak. To jest już taki feature naprawdę dla ludzi, którzy chcą sobie ten efekt jakiś dodać. Po co go robię? O mój Boże, to ja robię. Skoro tam jest efekt pomnóż, to nie będzie to dobrze współgrało, więc ten pomnóż musi być tutaj. I dopiero po tym możemy sobie na bas grać ten twardy cień. Kontaktowy powiedzmy. Tak, nie jest najpiękniejszy, wiem, spokojnie, zaraz będzie się to zmieniało. Dajmy mu filtr, rozmycie gaussowskie. No i już nie będzie 16, już wygląda trochę lepiej. Dobra, jest taki super efekt. A jak jeszcze w ogóle jesteśmy strasznie wybredni i chcemy, żeby ten liść był
nie wiem, niebieski, no to możemy sobie zrobić niebieski liść. O, staramy się dopasować do tego, jaką wizję mamy w głowie, bo tutaj tak naprawdę w tym wypadku jest to całkowicie nasza inwencja twórcza. Dobra, końcówkę trochę pomędziłem, ale jak widzicie mamy kompletny efekt, zróbmy sobie grupę. To jest moja propozycja. To jest propozycja z tutoriala. A taki obraz mieliśmy na początku. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jak widzicie, stworzenie Fireballa to jest nie więcej niż 3 minuty. Natomiast wszystkie inne efekty zależą już tylko i wyłącznie od Was. Pozdrawiam, do kolejnego.